Obaj pochodzimy z dobrych domów, tylko że tak. Nasi rodzice raczej... Nie rozumieli naszych potrzeb. Tak, raczej wychodzimy z założenia, że jak jesteśmy duzi, to sobie poradzimy. Tak. I tak też było. Dziewczyny z klasy mają już inne nazwiska, znają ceny pieluch i mają chaty w miśkach. Chłopaki z klasy oświadczają się na FB dziewczynom z klasy, które kiedyś były średnie. Dziewczyny z klasy mają już inne nazwiska, znają ceny pieluch i mają chaty w miśkach. Chłopaki z klasy oświadczają się na FB dziewczynom z klasy, które kiedyś były średnie. Dzieciaki z klasy są na przeróżnych kierunkach. Też jestem dzieciakiem z klasy, ale nie ma mnie na studiach. Jestem dzieckiem dalej, pewnie w oczach swojej mamy. Komunikacja nam przebiega tak se. Minęło z pół roku, odkąd nie gadamy. I pisze: mamo, poleć psychologa, bo może być źle. Mój ojciec był moim pierwszym idolem. Pomnik, który runął na moich oczach po czasie. Przez 12 lat był dla mnie najjaśniejszym wzorem. Mając 18 nie mieszkałem już na chacie. Dzisiaj między nami raczej już nie wieje chłodem. Chociaż niektórym znajomym od lat już zazdroszczę. Swoim rodzicom dziękuję i zawsze pomogę. Z obu stron to wspólne życie nie było najprostsze. Dziewczyny z klasy mają już inne nazwiska, znają ceny pieluch i mają chaty w miśkach. Chłopaki z klasy oświadczają się na FB dziewczynom z klasy, które kiedyś były średnie. Dziewczyny z klasy mają już inne nazwiska, znają ceny pieluch i mają chaty w miśkach. Chłopaki z klasy oświadczają się na FB dziewczynom z klasy, które kiedyś były średnie. Rodzice powtarzali często, że jestem dorosły. Możesz wszystko, synu, ale nie chciej od nas nic. Jestem starszym bratem brata, no i młodszym siostry. Mój dom to miłość, mądrość, tysiące awantur i łzy. Dzieciaki z klasy musiały wracać z melanży. Brały hajs na taksi, pierwsza w nocy zwika i cześć. Rodzice mi powtarzali: ty nie jesteś każdy. Pierwszym dziennym po przygodach, kurwa, ziom, jaki sen. Rodzice powtarzali, że nic mi się nie należy. Że jeśli czegoś chcę, to muszę zdobyć to sam. Poznają na moich płytach większą część moich przeżyć. Słucha tego mój braciszek, który ma 9 lat. Filip chce być piosenkarzem, śpiewa ona by tak chciała. Ja czytam o naszej mamie, że ktoś chce, żeby umarła.